Ktoś już ma na zasadzie tak, ne, że powie. No ja, może ten otwarty związek, tak trochę wiesz. Jak się zgodzi, to zgodzi, jak nie, to i tak się rozejdziemy. Nie, no co to w ogóle jest? Chodzi ten. Laska mu poleca trenera i on sobie go przyprowadza do mieszkania. No ale to, to, że niektóre dziewczyny, no tam. No i p na to. Oczywiście. Bo to było giga tak generalnie, że zrobi coś jeszcze w ich łóżku w ogóle. Yy. Ale nigdy nie ma dla mnie wytłumaczenia samej z że to jest rozwiązanie. Mm. Mikrofon nie wyłapał siorbania. Chyba nie. Chyba nie. A wybaczyłbyś zdradę, dziewczynie? Nie. Ja, ja jestem dosyć zero-jedynkowy w tym temacie. zero totalnie na zasadzie, że jest, jest jedna szansa na zaufanie, nie? A jak definiujesz zdradę? No, Czyli jak aby bieżaby... Kolejny odcinek twojego ulubionego serialu no nie. z kolegą zamiast tobą, to już jest zdrada, czy nie jest? Mnie by dotknęło, ej. No dotknąć tak, ale... Dotknie. Ale nie, no wiadomo, no myślałem w kategoriach, no że... albo no nawet takim, wiesz... Przelizałaby się na imprezie z kimś. No też, tak, no to dla też? mnie to jest No dla mnie tak. Instant? Tak. Siedem lat relacji w kiblu? Tak. No, ja, ja jestem taki, że... zawsze taki byłem też zresztą, że... Potrafię momentalnie znajomości kończyć. Nie? To tak ten, to tak ostro zupełnie. A nie, nie miał być tak, żebyś się zastanawiał, okej, okay, dlaczego do tego doszło, skoro 7 lat to nie miało miejsca. No zastanawiam się, ale przynęło? już sam. Czas? Zastanawiałbym się, ale już sam. Już sam? <laughs> to dobrze. Sigma, <laughs> potężny ty. Krótko, no. Dobrze. No. Nie, no mnie, nie, no dla mnie to jest zero-jedynkowe w takim sensie, że wiesz, że zaufanie masz raz. Nie? Potem uważam, że jeżeli no, umówiliście się na taki związek, że jesteście razem i tylko razem, to. Mm. Ktoś to łamie. No ktoś to łamie, to potem już zawsze z tyłu. Przynajmniej ja bym miał zawsze z tyłu głowy, wiesz, że naruszone było to zaufanie i czy to się nie powtórzy, czy teraz się nie dzieje. Więc mógłbym sobie analizować, dlaczego dotoszło i pewnie mógłbym nawet wyciągnąć wnioski, że nie wiem, sam mogłem zrobić coś lepiej, no. ale nigdy nie ma dla mnie wytłumaczenia samej zrady, że to jest rozwiązanie. Rozumiem, że można się rozejść. Rozumiem, że komuś może się coś nagle nie podobać. To wszystko jak najbardziej czaje, ale nie czaję przeskakiwania tego właśnie etapu jakiegoś rozmowy, komunikacji i przeskakiwania sobie od razu, wiesz, na inny kwiatek. Nie? Dobra, no. a robi dla ciebie różnicę czy ty byś daną osobę złapał na zdradzie, czy sama by przyszła i się przyznała? Czyli Ech. raczej, bo sytu, sytuacja. Yy, jest impreza właśnie, wiesz, twoja partnerka idzie, no i tam nawet nie ma, tylko się przejdzie z jakimś typem, za dużo wypiła, jest jej wstyd. Przychodzi na drugi dzień, zapłakana, mówi, dobra, słuchaj, misiu, muszę ci powiedzieć, że... O, maniany. No i ci relacjonuje sytuację, tłumaczy dlaczego, no ale wydarzyło się i, i chciała ci powiedzieć. Yy, no, miałoby to tylko i wyłącznie takie znaczenie... Kontekście bardziej pokojowego rozwiązania i wyprowadzenia. Tak, i ale i tak pomimo tego byłbyś strict, że napakuj nie... walizkę i wyjeżdżasz? Tak. Ja tak. Kurde, no to, to zaskoczyłeś. Mnie myślałem, że jak ci teraz podam przykład, że powiesz, No dobra, to może byśmy porozmawiali, zrozumieć, Bo ty jesteś taki, wiesz, romantyczny, Zastanawiam się. No, ale nie możesz... jestem frajerem. No tak, no ja wiem, ja wiem. No, ale no. ale cieka, ciekaw byłem, nie, nie, bo nie, dużo, nie to... dużo osób ma tak, że jakim zaczynasz rzucać. Kolejne okoliczności łagodzące, mhm. to dochodzi do tego momentu, w którym zaczynają się łamać. Wiesz, o co chodzi? Nie, 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 tutaj mam bardzo akurat, w sensie, wiesz, że sami mam takie rzeczy w życiu, że myślę, że tak, mam zero-jedynkowo, ale jestem taki, że właśnie nawet ty nie rzucasz mi jakieś przykłady, trochę to rozmiękcza się, ja no, w sumie coś, ale nie, tutaj, ja w przypadku tej formy zdrady, że ktoś coś zrobił za moimi plecami, szczególnie tak bliska osoba jak partnerka, jestem bardzo taki, wiesz, zero-jedynkowy i że nie ma drugiej szansy. Nie? Taki Mocny ja mam bardzo Mocny statement. krótki ląd w tym temacie, więc nawet jakby przyszła, to w sensie okej, okay, doceniłbym to. No. W takim sensie, że, że to powiedziała, i tak dalej, więc pewnie nawet dla mnie emocjonalnie człowiekowi później jest łatwiej sobie z tym poradzić, niż jak się gdzieś tam dowiesz, ktoś ci powie i jest jeszcze jakiś element intrygi wokół tego, bo mm. ktoś omijał temat. Nie, więc, no to to jest masakra. No, no dobra, ale okej, okay, więc no. na pewno psychicznie też jest łatwiej sobie potem z tym poradzić, ale nie zmienia to faktu, że okej, okay, w milszej atmosferze, ale pomógłbym się jej pakować. Nie? No. no. Słusznie, kurde, to będzie to mnie ten, nie spodziewałem się, że aż tak stricte, że powiem ci, że nie, nie, jakbym tam... ja po kłamstwie i oszustwie i że coś jest za moimi plecami, to walizka i out, nie? W sensie nie ma gadki w ogóle, bo sam, jakby, kurde, że zdarzyło się to jest jedna rzecz, ale to, że ktoś potem funkcjonuje z tobą i ci, i ci okłamuje, zasypia koło ciebie, spędza mm -hmm. z tobą czas, mówi ci jakieś rzeczy i potrafi ci okłamywać prosto w oczy, albo nie mówić ci, ci czegoś i z czymś takim żyć, to jest straszne, ja w ogóle wiesz, nie chcesz mieć takiej osoby obok siebie. Oczywiście są jeszcze bardziej hardkorowe rzeczy, na przykład na streamingu przeglądałem tematy związane z jakimiś wyjazdami, imprezami firmowymi i że tam jakieś legendy chodzą, co to na takich imprezach się odwala, że jak ludzie z różnych działów się tam spotkają, albo z tego samego, że zawsze są jakieś flirty, że ktoś tam z kimś kręci i tak dalej, to często ludzie też w relacjach tak. i zacząłem czytać komentarze. I przy co tym. było na imprezie, zostaje na imprezie? Tak, ja takie wiem, różne nie? teksty i czytałem yy, i była jedna taki, taki komentarz i tam było mnóstwo osób, które opowiadały, no u mnie na tych imprezach firmowych to też tam Saigon, u mnie tam sekretarka to z tym, a to to z tym i wiesz, takie różne opowieści. Ale jedna mnie rozwaliła, że gość mówi, że no y, ja też miałem taką przygodę, właśnie na takiej imprezie firmowej. Y, no i później się urodziło dziecko, na szczęście poszła w mamusie i ojciec do tej pory nie wie, w sensie ojciec, eee, w sensie jej partner, nie? Jest ojcem, ale ten. Ajajaj. Oj, oj. No także wiesz, czy to prawda, czy nie, czy to był komentarz, kto wie. Natomiast no są przypadki też takie, do no tego nie, stopnia, no jest, że wychowujesz nie swoje dziecko na to przykład. Jest, to jest abstrakcja, Bo dla poszło mnie. w mamusie. To jest, to, jest, no. to jest, A i zastanawiam się, jaki procent, jakby zrobić badania DNA wszystkim, jaki procent facetów wychowuje nie swoje dzieci mm. i woli no. nie sprawdzać na przykład czasami, wiesz co chodzi? Miejmy nadzieję, że dużo mniejszy procent niż tych, niż, niż tych którzy alimentów nie płacą. Tak, to może być no. to jest celne spostrzeżenie. Miejmy nadzieję, że, że mniej. No, wiadomo, no, przy takich sprawach, wiesz, no, może też być na przykład kwestia tego, że jest na przykład otwarty związek, no tak. nie? więc okej, okay, w otwartym związku możesz ustalić pewne zasady, tak. no i wtedy nie wiem w sumie, jak to jest, no bo jakby jak masz taki klasyczny związek, no, no to tak jak no okej, okay, ja mam może, nie wiem, skrajne, może nieskrajne podejście, ale no to jakby jest dla mnie proste, że to jest bardzo mocne złamanie podstawowych zasad, nie? Mhm. Natomiast w takim otwartym związku tak mam wrażenie, że okej, okay, ustalacie coś, ale mam wrażenie, tak myśląc o tym teoretycznie, że jest trochę większe pole do negocjacji ewentualnych nadużyć. Ale może mi się tak wydaje. Zależy, jakie zasady ustalisz, nie? Mm. No bo jakby kwestia dogadywania się. Mi się, no, bo, bo zależy po co w ogóle decydujecie się na tego rodzaju relacje, mm -hmm. nie? Czy jeżeli chodzi, nie wiem, masz na przykład różne libido do dwójki partnerów. No i jeden, jed, jeden part, bo często jest tak w ogóle w otwartych związkach, mam wrażenie, to szczególnie ludzie w komentarzach podbijali. Gdzieś tam ja opowiadałem o swoich historiach. Mm -hmm. Że często jest tak, że po prostu jeden z partnerów naciska na ten otwarty związek i wynika to z tego, że nie wiem, że ma na przykład wyższe do, czy z innego powodu, nie wiem, dusi się, musząc uprawiać tylko z tą jedną osobą. No więc wtedy no, ustalają zasady takie, z którymi obie osoby czują się ok. Szczególnie ta, która rozumiem, będzie mniej z tego korzystać, z tego przyzwolenia, że tak powiem. Denis Załęcki ostatnio powiedział. Nie ja wiem na ile to była prawda, na ile się rozpaczliwie bronił, że on powiedział, że Bo tam natarł mu wyciągnął jakieś screeny, że właśnie pisze z jakąś dziewczyną i on powiedział, że jego partnerka, on ma przyzwolenie od niej na to, że jemu wolno, że ona nie może, mhm. a on ma przyzwolenie, że jemu wolno y... się umawiać z innymi dziewczynami, że to jest okej. Okay. Jakby, nie wiem, z czego to wynika, dlaczego ona się na to zgadza. E, o ile tak jest. Skoro im tak pasuje. <grym> tak, Ta, <to> <grym> ale wiesz. klasyka. No dobra, ale to, to chodzi mi o to, że jak podawałeś przykład, że ktoś przychodzi, się przyznaje, no to załóżmy, no. że ustalacie jakiś taki lekki motyw na zasadzie, że zgadzacie się na to, że można fil filtrować z inną osobą i na przykład, że granicą jest całowanie. Ale mhm. któregoś razu poszło to dalej i był... No i jest lipa. No jest lipa, ale. No ale jest lipa, To, jest, to, jest, ale to inny... jest zawsze niebezpieczna gra, jak się bawi w Ja wiem, ale, ale chodzi mi o to, że jest inny ładunek emocjonalny, niż jak masz klasyczny związek i przychodzi ta osoba i się przyznaje. Przynajmniej ja takie mam wrażenie. No. A co innego, jak jest ten otwarty związek, na coś się zgodziliście, to poszło dalej i ta osoba przychodzi i się przyznaje. Tak inaczej, inaczej. mi się wydaje, że jak już się ludzie decydują na otwarte związki, to chodzi o. Mhm. Tak, tak mi się wydaje. Że chodzi o to, że na przykład, no nie wiem, jeden partner ma wyższe libido, potrzebuje dużo więcej i mówi, słuchaj. Jakby, tak potrzebuje. Albo masz sytuację, że, nie wiem, może ma jakieś fantazje, których nie może zaspokoić z tą partnerką i mówi: Słuchaj, no to ja chciałbym tę satysfakcję tam osiągać, mam z tym może problem, ale no na ten. I no, dogadują się jakoś, mhm. nie oceniam tego, czy to jest dobre, czy złe. Rzucam jakieś tam różne scenariusze, mi się wydaje, że najczęściej chodzi, o... ale największe ryzyko jest takie, że zdecydujecie się na to i tam będzie chodziło tylko o A ktoś się zaangażuje emocjonalnie w jakąś relację, no i to myślę, że już można wtedy nazwać zdradą taką mm. emocjonalną, że na coś innego się dogadywaliście, a coś innego się pojawiło. No ale to jest cały czas takie stąpanie po kruchym lodzie. Bardzo. Mam wrażenie. w sensie, że, że ludzkie emocje, zachowania i ten to, że mm. to jest trudne, to jest, to tru no. trudne, się ten... Jak ogólnie rozmawiałem z psycholog moją, ona mi powiedziała raczej, że z jej doświadczenia, jak różne pary prowadziła, to najczęściej otwarte związki się rozpadają prędzej czy później. Jeżeli mm. para decyduje się w ten sposób funkcjonować, i jakby nie jest to na przykład okresowe, że na jakiś czas, tylko czy, czy to wynika z jakiejś nagłej sytuacji. Bo ludzie też decydują się na tego typu rzeczy. Na przykład, nie wiem, w sytuacjach, kiedy jeden z partnerów jest niedysponowany dłuższy czas. To no znam, ten, znam takie historie. Co? Nie, no, no, przytą... nie mówię, że to dobre. Nie, nie mówię, wiem. że nie oceniam tego, ok? Nie wiem, ale. Mówię, że znam historie, w których jeden z partnerów albo partnerka, albo partner tak. byli niedysponowani z powodów zdrowotnych, mhm. że nie było to możliwe. I mówili do drugiej osoby, okej, okay, jesteśmy dorośli, tak się umawiamy. Nikt nie będzie nam tego oceniał, bo nikt nie będzie o tym wiedział. Y no, okej, okay, no. I różnie, różnie to w życiu bywa. Ech, no różnie. Trzeba ja, uważać. Ja, no trzeba uważać <laughs> ogólnie, tak, i w otwartych związkach, i ogólnie, tak, trzeba uważać. W ogóle to co, tak się przewitamy w tym pierwszym odcinku, w sumie no wypadałoby. Właśnie. bo tak, żeby widzicie, ludzie wiedzieli, czemu my gadamy o takich rzeczach. Tak, <laughs> i kiedy będą dramy i afery. Tak. No to w tym odcinku nie będzie, raczej będą życiowe sprawy. Tak. Nasz to jest trochę inne oświetlenie, jak możecie zobaczyć. No i stwierdziliśmy, że jak już zaczęliśmy pomysł czytania historii od widzów, no to że będziemy kontynuować. Pierwsze takie wzmianki na ten temat były w głównych odcinkach z Grzytu, no ale tam już no, nie da rady wszystkiego zmieścić, tak? I tak. okruchów, i afer, i teraz jeszcze historii, historii bo po trzy godziny by miały te. Tak, odcinki. więc to też ten i różny klimat, więc stwierdziliśmy, że sobie to oddzielimy. No, i jest taka dodatkowa seria, jak ktoś chce sobie posłuchać o inne tematy, właśnie niż jakieś afery, coś, tylko bardziej, ja to tak nazywam tematy Dwóch społeczne. Dwóch mężczyzn po trzydziestce. Tak. Jeden z dwoma psami, drugi z szóstką kotów. <śmiech> <śmiech> tak my, będziemy Wam Domy. mówić. Tak, będziemy Wam mówić, jak żyć. Dwójka nerdów w okularach. Tak. Zaprasza na okruchy życia w widowni. Tak, w zasadzie widowni. Tak, więc, tak. z więc... racji naszego starczego charakteru zdecydowaliśmy się, że seria może mieć jedyny słuszny tytuł, którym jest trzeba uważać. Tak. I zobaczymy, że to będzie podsumowanie każdej historii w naszym wydaniu, boję się, że tak? No pewnie tak, bo te historie są przeróżne, wiadomo. Julka nam robi selekcję, natomiast nawet czytając, bo ona tak dosłownie w dwóch słowach pisze jaka jest tematyka, no bo też żeby nie było w kółko o tym samym, czy żeby się nie powtarzały mniej więcej te wątki w jednym odcinku, no to są i takie, wiadomo, no, lżejsze tematy, ale są i giga hardkorowe, nawet po tych nagłówkach czytając, tak. bo my tego jakby nie czytamy, tych historii całych, żeby sobie nie spoilerować, bo chcemy na żywo to analizować, gdzieś tam sobie komentować i reagować na to. Natomiast to no, już po samych nagłówkach widać. No i ja też chciałem tutaj wyraźnie zaznaczyć, bo tak trochę się śmiałeś z tej perspektywy naszej, ale ja uważam to bardzo dobrze, że jest taka perspektywa właśnie dwójki mężczyzn, mhm. tak? Gdzie yy, możemy no, o tym sobie na ludzie pogadać, a zwykle takie programy są prowadzone przez kobiety. I jest bardzo mocna taka. Damska perspektywa. Tak. No zwykle ja takie trafiałem gdzieś przeglądając tam właśnie Nie bestii, spotkałem dwóch facetów plotkujących o związkach innych w jakimś. Znaczy, programie no, no, poczekaj, w internecie. Nie, bo to ja powiem inaczej. Sorry, <laughs> powiem to, powiem to na głos, że faceci bardzo często plotkują, gadają A, tak, o tylko kobietach. Nie publicznie. tylko nie publicznie. Oczywiście. Więc stwierdziliśmy, tak. że my to zrobimy publicznie. Tak. I nie tyle. I no. ja my się nie wstydzimy, tak. że lubimy poplotkować sobie w takim razie. I na dodatek jeszcze robimy to na legalu, bo sami wysyłacie nam historię albo mhm. same. Bycie no, ale... tutaj widowni, to, y, to drogie panie. Y, więc jakbyście chciały, albo chcieli się podzielić y, z nami swoją historią, żebyśmy tu umówili, to y, w opisie macie oczywiście maila, bodajże zgrzyt historię małpa gmail.com. Tak. Tam można nadsyłać. Nie rejestrujcie nas więcej na strony graficzne, bo i tak ciężko nam się przekopuje <sum> przez spam. Tak. Y, ale jak coś, to nie uprzykrzacie życia nam, tylko naszej pracownicce, y, Julce, więc y, to ona musi te wszystkie dziwne rzeczy usuwać. Mhm. Ale. Jest niezrażona i wykopała nam dzisiaj piękne tak, historie. Tak, I pierwszą ty tam wybrałeś i powiedziałeś, że od niej zaczniemy, więc możemy polecić. Zobaczymy. Tej... Znaczy nie, nie wiem, czy ten, po prostu wiedziałem, że tematycznie do wstępu nam będzie pasować. Uwaga, otwarte związki. No. Nazywa się... <laughs> cóż za przypadek. I cóż za przypadek. <laughs> no. Uwaga. Cześć. Przez moją otwartość na różne formy związkowe doszło do dużego nieporozumienia. Mm. Podoba mi się to określenie takie delikatne. Od wielu lat obracam się w kręgach lewicowo-LGBT-owych. No, prawica w komentarzach intensifies. Moi znają już tam, łok, ale łatwo, ja myślę, ja myślę, że część osób już, już wie, jaki już będzie film. Już skreślona. już wiadomo, już mamy opinię, no dobra, dobra. No. Dziewczyna już jest skreślona. Moi znajomi są w przeróżnych konfiguracjach mm -hmm. i są bardzo często szczęśliwi. Otwarte związki, poliamoria, no różnie. Jakiś czas temu koleżanka z innych kręgów spytała mnie, co myślę o otwartych związkach. Oczywiście powiedziałam, że super. Ona jakoś tak założyła, że skoro mam takie podejście, to z mężem pewnie też jestem w takiej relacji. To brzmi jak początek naprawdę dużego nieporozumienia. Okej. Okay. No Dobra. Cóż? Też jestem nic bardziej mylnego. Nie mamy czasu na takie rzeczy i w sumie nigdy nam to nie było potrzebne. Do koleżanki jednak to nie dotarło. Poszła do męża, powiedziała, patrz, oni są tacy szczęśliwi, więc my też powinniśmy otworzyć związek. Jak powiedziała, tak zrobiła, teraz się rozwodzą. <laughs> Czyli to chyba, chyba w połowie, połowie otwarty związek. Chyba, chyba, chyba nie pykło. No. Czy to wina otwarcia związku, czy jeśli związek byłby naprawdę udany, to wszystko by się udało. Yy, hmm. Pozdrawiam. Yy. Ha no tak, no. No... mało informacji zdradziłaś nam o tym mężu niestety, żeby można było powiedzieć, ale i tak nawet z takiego ogólnika wydaje mi się, że można parę rzeczy sobie przeanalizować, to znaczy wiesz, bo to jest takie co by było gdyby, nie czy, czy ta dyskusja na temat otwartego związku i tego, że doprowadziło to do rozstania, czy to było jakby przyczyną, czy już po prostu jakimś, wiesz, czymś co przelało czarę goryczy. Dobra, no to ja powiem, że wszystko zależy trochę od intencji dojrzałości partnerów, waszych potrzeb, jak funkcjonujecie ze sobą, że moim zdaniem dla większości par to absolutnie nie jest rozwiązanie, które jest w stanie funkcjonować. Ja się nie dziwię podejściu ludzi do tego typu tematu. Uważam, że jest to trudne ogólnie do funkcjonowania w tym. Myślę, że w przypadku par jakby o bardzo długim stażu, to nie, nie wiem, być może jakby po prostu jest duża szansa, że pojawi się sytuacja życiowa, w której Partnerzy świadomie chcą się na to zdecydować i ma to jakiś sens, ale raczej na pewne okno czasowe, być może właśnie wynikające z sytuacji, yy, że, żeby gdzieś coś, coś takiego wdrożyć, ale raczej jeżeli chodzi o to, że masz zwykły związek i on ma się zmienić na otwarty, i już takim pozostać, to wydaje mi się, że może to być sygnałem pewnych problemów w relacji raczej, które próbujesz rozwiązać mhm. w taki sposób, nie? Czyli właśnie na przykład, nie, masz różnicę libido. Rok, półtorej, dwa, próbujecie się dotrzeć, no ale okazuje się, że jedna strona dużo bardziej chce niż druga. Pojawia się jakaś frustracja, brak satysfakcji, niezadowolenie, pokusy do skoku w bok, z drugiej strony presja na partnerze, partnerce, która ma niższe Libido, inne potrzeby, albo też może chodzić na przykład o, o to, jaki typ lubicie, nie? Czyli że ktoś lubi bardzo romantycznie, a druga osoba to by chciała wyjąć beach, jakieś ty w ogóle rzeczy, paczki, wiązanie i wiesz, robić No dobra, ale to by oznaczało, że na etapie poznawania się to na przykład któraś co na udawała, w sensie albo się dopasowywała, a w pewnym momencie miała dość i wyszło jakie rzeczywiście ma Albo potrzeby. mieliście świadomość, że jesteście niekompatybilni, ale inne aspekty na tyle na przeważyły, że stwierdziliście, okej, okay, spróbujmy, no ale dotarliście do kropki Tak, tylko to nie? właśnie jest taki. Mm, w tym sensie złożony temat, że na przykład, nie wiem, ja, moje nastawienie do relacji, tak? Ja będę tutaj tym nudnym jak coś, okej? Okay? To to ja usta, ja usta, będę że tym może że będziesz musiał ja mnie przed dramą ratować. Ja będę tym nudnym. Więc no, ja na przykład mam takie nastawienie do relacji, jak mówiłeś o tym, że ktoś wchodzi w otwarty związek, że to może być zwiastunem jakichś problemów, że właśnie ludzie się może trochę nie dopasowali, może trochę się zmieniło oczekiwanie, no bo ludzie też się zmieniają, tak? tak? Szczególnie przy jakichś takich długich związkach, gdzie też zahaczyłeś o to, że na jakimś etapie może to ludziom przyjść, nie? Czyli tak. było wszystko super, 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 nie, że jakaś drama, źle dobrani ale nagle no, ludzie się zmieniają, nie? Zmieniają się potrzeby i ten. Natomiast, i teraz uwaga, ja na przykład mam takie podejście, że to oznacza, że ta dwójka ludzi powinna pracować Absolutnie. nad tym, nie? W sensie takim i, i na zasadzie być może zmiany czegoś w sobie, ale też akceptacji, nie? Mm -hmm. Że może czegoś się nie da zmienić, albo nie da się zmienić tego w takim stopniu, jakby ktoś oczekiwał. Po prostu, że tak jest. I że to trochę jest taka sztuka kompromisów. Natomiast ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach bardziej jest promowany taki model na zasadzie, tak chciałem go nazwać egoistyczny, ale nie wiem, czy to nie będzie to. Nie, tak. nie, nie, nie wiem, czy to nie jest za mocno, ale o to mi chodzi. Nie że, już... że żyjemy w społeczeństwie, to, 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 że Europa jest w tym momencie mocno ma taki kult jednostki. Egoizmu, egocentryzmu. Tak, że Ty jesteś najważniejszy, Twoje potrzeby są najważniejsze, masz się nie dostosowywać, tylko robić to, co chcesz i, i tyle. Tak. A jak komuś nie pasuje, to, to niech... red flag. Red flag, toksyczny, albo tak. narcyzm. Tak, narcyz i nara, nie? Tak. to jest cały komentarz. Więc no ja mam na przykład bardziej takie podejście związane z pracą, kompromisem pewnym, akceptacją i zrozumieniem tego, że ta druga osoba nie ma być. Wiesz, jakimś spełnieniem moich wszystkich tam marzeń ideałem pod każdym względem ITP. Nie? Mm. I że i tyle. I że jeżeli jest jakaś sfera, której coś nawet mi nie pasuje lub chciałbym więcej, to staram się nad tym pracować z tą osobą, nie szukać rozwiązań gdzieś na zewnątrz, tylko z tą osobą, mm. a jak się nie da, mimo tego, że widzę, że ta osoba próbuje, ale to nie jest dla niej na przykład. To spoko, akceptuję to, i tyle. Nie? Hmm. A zamiast, wiesz, zamiast... Jesteś w um... stanie się pogodzić z tym, że nie wszystko będzie idealnie i tak, tak jak sobie życzysz. Tak, po prostu, no. nie? I tyle. I, I nie wiem, ja to utożsamiam trochę z jakąś taką, nie wiem, dojrzałością, nie? Ja to tak widzę. To, to jest taki mój punkt widzenia, że z jakąś taką formą dojrzałości, że, że nie, nie oprawiasz tej drugiej osoby w ramkę i nie próbujesz z niej zrobić rzeczy do spełniania twoich zachcianek. No tak. Znaczy, wiesz, z jednej strony tak i na pewno są rzeczy których możesz pójść na kompromis, ale wydaje mi się, że każda osoba ma zestaw takich rzeczy i kwestii, w których może pójść na kompromisy, i to jest okej. Okay. Są ma kwestie, w których trudno byłoby jej pójść na kompromis, ale jest w stanie to zrobić. No i są też takie rzeczy, w których absolutnie nie ma opcji, żeby poszła na kompromisy. No i to też jest kwestia właśnie kompatybilności między partnerami. Okej, okay, ale ja na przykład mam takie, dobra, to jest moje poczucie trochę, ale no nie wiem, że. Załóżmy, że masz ogólnie zajebiste życie, wiesz, szczęśliwą rodzinę jako, mówię, wiesz, tam żonę, dziecko i tak no. dalej, nie? I że ogólnie jest zajebiście. Że masz te takie momenty, jak mówisz o tym koledze, że sobie wstajesz tam rano, tu se pieski biegają, no. wiesz, tam y, dzieciak wcina śniadanie, żonka się krząta po kuchni i, i generalnie czujesz, piersią, że jest zajebiście. Tak. No nie? I załóżmy, że w tej całej zajebistej układance, zasadniczo zajebiste, jest ten element, że nagle coś ci się zmienia i mówisz... Ja to bym tam, nie wiem, sadomaso. No, no idziesz do tej partnerki, no, a ona to ba, no, mówi. No bo kryzys w wieku średniego. Tak, to no właśnie, tak. coś w stylu, nie? Tam kupujesz Porsche, no, wiadomo. no i nagle idziesz do tej, tej partnerki, mówi, że masz takie potrzeby, no i widzisz, że na przykład, nie wiem, ona się do tego zmusza, że stara się, nie. ale no. To nie idzie. No nie jej klimat, nie? No. Że źle się w tym czuje, że no nie da rady, że no wręcz bardziej jest tam krzywdzona w tym, niż jest z tego coś fajnego. No i stajesz przed dylematem. No właśnie to i, to i teraz dla mnie to by było po***ne, jeżeli ktoś nad te wszystkie pozostałe elementy nałożyłby coś takiego i to wszystko by wrócił, wy... olał i wyrzucił do kosza tylko dlatego, bo chciał czegoś takiego doświadczyć. No tak, no to jest, to jest dla sytuacja. Mnie... No ale mam wrażenie, myślę, że, że czas... się dzieje? Ja mam nie? wrażenie, że no tak, tylko zwykle pewnie w aspekcie zrady, nie, że nie no. jakiejś rozmowy na zasadzie wiesz co, no to skoro nie jesteś w stanie spełnić takich moich potrzeb, to ten tylko po prostu, no że nie, ja nie jest No ale bok. pytanie, czy też takie rzeczy się pojawiają nagle, bo mi się wydaje, często jak słucha się różnych historii na temat ludzi i tego jak szpół żyją, że to, że takie tematy się pojawiają po czasie. Mam wrażenie, że wynika może nie wiem, z braku edukacji w temacie komunikacji na temat że ludzie nie zawsze rozmawiają ze sobą, nie wyrażają pewnych potrzeb, może wstydzą się tego, że mają mm. jakieś takie, wiesz, potrzeby, zachcianki, coś i tak maskują to, a potem się budzą w rzeczywistości, że mają w sobie zduszoną jakąś frustrację przez lata, bo nie poruszyli no okay. tematu nigdy. Bo rzadko to się... Znaczy, jak coś się takiego pojawia nagle, to trzeba zadać sobie pytanie, okej, okay, dlaczego to się nagle pojawiło? No ale właściwie może być jakiś, wiesz, element takiego... Kryzysu, może jakiegoś, nie wiem, nudy w życiu, którą próbujesz jakoś wypełnić, jakieś elementy ekscytacji. Ludzie czasami tak mają, że nagle, wiesz, jakichś ekstremalnych rzeczy chcą doświadczać. Że, no, może trochę tak. Wiesz, że, no. że, że po prostu tak się Ale to, dzieje. To też czegoś wynika, nie? No, okej, okay, jasne. Wiesz, tak. Tylko, że może to się też przełożyć na tą strefę, no bo, wiesz, odnośnie tej całej takiej właśnie strefy, to się jest często tak, że okej, okay, można spojrzeć właśnie na to tak płytko, że to jest tylko taki zwierzęcy instynkt, mm. ale na przykład w psychologii to jest bardzo często istotny element, który nie, no, dużo absolutnie. więcej mówi o człowieku niż tylko tyle, że tam chce podymać, nie? No, absolutnie. To, że można dużo szerzej rozkminić właśnie. Nie no, jakby szczęśliwe życie seksu u pary, no, to jest jedna z podstaw szczęśliwego tak, no, tak. związku ogólnie. Jak w łóżku jest lipa, no to potem w życiu codziennym też, się no, no, nie jest jakby powiedziane, że na pewno będzie źle, tak? Ale no na pewno problemy w tej sferze mogą łatwo przełożyć się na problemy w innych sferach i to oznacza, że coś jest nie tak. No ja no. Nie, nie wiem, co bym doradził takiemu mężowi. No. Znaczy, wiem, co bym doradził. Doradziłbym, żeby porozmawiał z żoną i doradziłbym yy, terapię i przekminienie ja to tego. Tak, Czyli ale... zanim podejmiesz decyzję, to przyjrzyj się, daj temu czas, poobserwuj to. No jak dojdziesz naprawdę do wniosku za rok, dwa, trzy, że się coraz bardziej frustrujesz, nie chcesz już tego życia, popełniłeś błąd, Nigdy nie chciałeś za założyć rodziny, tylko chciałeś być baronem b******em i to jest twoje marzenie, chcesz sobie wielki dungeon zbudować, te xy do przywiązywania się, mieć kolekcję pejczy w każdym kolorze i, i lać te tam te piary, co przychodzą je wiązać i to jest nowa ścieżka twojego życia, no to ten, to odwiedzaj tylko to dziecko. Mhm. <laughs> Albo dogadaj się, nie no, żartuję teraz, nie, ale no to jest trudne, jak coś takiego się pojawia, bo to też możecie zżerać od środka, że właśnie ludzie sprowadzają to często do zwierzę zwierzęcego instynktu, ale może być tak, że ktoś ma jakieś takie, wiesz, rzeczy, zżera go to od środka. Znaczy ja to w ogóle... Tylko wiesz to, jego wina być może, moim zdaniem takie rzeczy nie pojawiają się znikąd, mhm. albo z nudów. Jak się coś takiego pojawia z nudów, to szybko ci przejdzie, nie? Ale jeżeli jest coś na tyle, że cię frustruje, to być może po prostu wcześniej tego, wiesz, ktoś nie komunikował, nie porozmawiał z partnerką, podjął szereg decyzji życiowych nie bazując na otwartej komunikacji, no i teraz jest klops. No ale hmm. to jest też trochę jego wina, że nie mówiło o tym. No tak, tylko też czaję motyw, że to nie zawsze musi być jakaś wielka tajemnica, że ludzie się też zmieniają, no i ten element dopasowywania się, dogadywania, i tutaj właśnie to jest ta uwaga, moja, kompromisów, no. a nie takiego oczekiwania, ideału, że ktoś będzie taki jak ty, zmieni się tak, jak ty, będzie spełniał twoje wszystkie potrzeby, tak. i w ogóle będzie wiesz o tylko że ludzie są różni i też się zmieniają. I jeżeli obie strony mają takie nastawienie, że chcą coś budować razem. No to, że można no. to zrobić. I też wiesz, przy okazji takich rzeczy, no to idealne są zawsze te terapie dla par. No, ja uważam, bo wiesz, oczywiście, że element takiej samodzielnej pracy nad sobą to jest jedna rzecz i no. nawet może być wynikiem na przykład takiej terapii dla par. Wiesz, nagle no. jedna strona się dowiaduje, że coś tam by mogła też samemu podziałać, nie, bo jakieś no. są tematy. Natomiast uważam, że też taki element konfrontacji takich rzeczy, powiedzenie tego na głos w obecności tej osoby trzeciej, która trochę to moderuje tak? I, mhm. i pomaga wyciągnąć te rzeczy na wierzch, no to też, że może być w jakiś sposób uzdrawiające, nie? Czy, nie, czy no, takim absolutnie. sposobem na znalezienie rozwiązania takiego, no tego kompromisu. Tak, ja mówimy, też no. myślę, że jak już jesteście w sytuacji, że jesteście parą i macie dziecko, ale to jest przynajmniej moja perspektywa, że wiesz, jak jeszcze jesteś po prostu w związku, no to jest jakby trochę jedna para kalosza, a mhm. jak masz dziecko, to kompletnie inna odpowiedzialność na tobie spoczywa, nie? Więc tutaj mówimy o sytuacji, gdzie no powinno się zrobić... Absolutnie, wszystko, co możliwe, żeby tę sytuację rozwiązać, no, przez wzgląd na to dziecko. Mhm. I ja na przykład myślę, żebym odłożył te swoje rzeczy na drugi plan, gdyby to miało oznaczać, że jakby robię to dla dziecka po prostu, nie? I, i tyle, no, ale to też gadamy o abstrakcyjnej sytuacji. Natomiast mhm. wracając do tego maila, mhm. y, który no, był bardzo ogólnikowy i ciężko powiedzieć, czy to przez otwarty związek małżeństwo się rozpadło, to o którym wspomniałaś? Ja powiem, że nie, tylko powiem, że. To, że ona w ogóle na bazie jakiejś zasłyszanej historii zaproponowała to nagle mężowi i potem się rozwiedli, to to świadczyło o jakichś problemach, które trafiły nie, tak, ich tak. relacji od dawna. Tak. I to być może była konsekwencja tego albo jakaś kropla, co przelała czarę. Tak, raczej, raczej tak to wygląda. No nie mamy tutaj szczegółów, jak to zostało zakomunikowane, czy przypadkiem to nie było stawiane jako ultimatum. To tak. też tak mogłoby. A teraz mi odpisz, bo inaczej będę się chciałbym tego nie niechować. <grym> tak, to, tak. <grym> to, to trochę tak. No właśnie, więc trochę mamy takie szczątkowe informacje, natomiast na, na ich podstawie nawet no, mam wrażenie, że to raczej był już jakiś wielki finał wcześniejszych problemów, skoro tak się skończyło. Nie? Może też, nie, czasami może też być tak, że ktoś już ma na zasadzie tak, że powie. No ja muszę ten otwarty związek, tak trochę wiesz, że jak się odświeży. zgodzi, jak się zgodzi, to zgodzi, jak nie, to i tak się rozejdziemy. Wiesz, o co no. chodzi? Że Tak sobie ktoś rzuca już na zasadzie, może się uda i ma wy... nie? No. Też tak ludzie no czasami potem wychodzi, Ja na nie? przykład dlatego byłem w szoku, jak na Twitchu o tym gadałem, o właśnie takich tam. To chyba było w kontekście trójkątów, ale też otwartych no. związków, trochę wiesz, w takim klimacie eksperymentowania w relacji, że właśnie jak pada taki temat i spotyka on się z odmową, to że właśnie to gdzieś z tyłu wisi, nie? Trochę tak. Zależy znowu z, z intencji, z czego wynika, nie. Czyli ja, dla mnie nie jest nawet najważniejsze, czy partner zaproponował otwarty związek, czy oboje o tym rozmawiacie, tylko dlaczego o tym rozmawiacie. Mm -hmm. Co jest przyczyną. Czyli nie wiem, macie tak? dlatego ktoś mówi o otwartym związku, no to nie powinniście może otwierać związku, tylko popracować nad tym, dlaczego macie po mm prostu, -hmm. nie. I zastanowić się, okej, okay, to co możemy zrobić, żeby był lepszy? Albo jeżeli. Kompletnie jesteście właśnie niedopasowani w tym aspekcie, no to można się zastanowić, dobra, to czy to jest, jesteśmy tak rozbieżni, że możemy nad tym pracować, czy może powinniśmy dać sobie spokój, albo pogodzić się, że nigdy w tym aspekcie nie Ale właśnie nie widzisz, dobrze, i nie? dlatego ludzie też mi się tak wydaje, że boją się yy, gadać na takie tematy, bo nigdy nie wiedzą, jak daleko to pójdzie. Czyli wiesz, że możesz wyjść z taką inicjatywą, no. ale wchodząc z w te rozkminy, o której mówisz, nagle się może okazać, że w sumie to już nie są dla siebie, nie? że no może tak. być taki finał tej rozkminy i ludzie często boją nie się. Tego usłyszeć. No tego No, no tak, tak, no boją się wchodzić w taką rozkminę, wolą trochę żyć na takiej nieświadomości, trochę na autopilocie, bo wiedzą, że podjęcie tego tematu no nie wiadomo, gdzie to się skończy. No tak. Ale no. to jest bardzo cenne, żeby móc sobie to powiedzieć w ogóle. Oczywiście, to 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 że tak. Ale ludzie się tego boją. No, tak. no się boją, no, że nigdy no. nie wiadomo, gdzie cię to zaprowadzi, być może do zakończenia związku nawet. No, a myślisz, że w takim otwartym związku to można by pójść po uprawie trenerem? Takim umieśnionym? No, pewnie tak. No, zależy, kto jakie ma fantazje. No, no właśnie, ktoś takie ma i tak. do, do z tym jest związana kolejna historia. No. Płynne przejścia o kręczowych uh. historiach to będzie mój Guilty Pleasure, nie? No. E, czekaj, mam. Uwaga, mail będzie nazwany Mój trener odbił mi chłopaka. No mocne, to już po tytule ciekawe. Mocne. No mój trener odbił To ciekawe, mi. Ciekawe, ciekawe, mogą być wątki, no. No, trzeba uważać, nie? Co, no, trzeba, trzeba uważać na trenerów. Co, co można powiedzieć? Bo to wiesz, najczęściej się słyszy w drugą stronę, że tam, wiesz, żona poszła na treningi i, tak. i no, uwaga. Hej kochani, uwielbiam was słuchać. Wasz ostatni wywiad był naprawdę ciekawy. Imiona są zmienione. Opowiem wam chyba najdziwniejszą historię, jaka mi się przydarzyła. Zacząłem chodzić na siłownię jak miałam 21 lat. Była to dla mnie nowość, więc postanowiłam wziąć trenera. Mm. Marcina. Bardzo miło mi się z nim pracowało i zauważałam u siebie ogromną przemianę sylwetki. W tamtym okresie miałam chłopaka Tomka. No to dzięki Mordo. Mój chłopak <trenia> szukał dobrego trenera, by zacząć ćwiczyć. Z czystym sumieniem poleciłam mu Marcina. <trenia> hmm? Tak. Okay, ale, to jest jest w ogóle, ale to jest w ogóle też ciekawy motyw, że się zdecydowało na trenera, nie trenerkę, nie? Bo zwykle często. Znaczy no, to nie ma reguły. Nie wiem. Mi się wydaje, że często kobiety tak mają, że na chyba łatwiej im z babkami ćwiczyć. Tak? No. Mi się wydaje, że facet nie pójdzie do trenerki, mhm. że facet na pewno pójdzie do trenera. Mhm. Nie widziałem jeszcze ziomka, który powiedział, to jest moja trenerka. I hmm. chyba, że w sportach walki, to tam się zdarza, hmm. że, bo dziewczyny się dobrze w ogóle często, ale że do kulturyski nie, ale dziewczyny normalnie do facetów chyba chodzą też. Ciekawe, to możecie dać możecie znać, dać nie? znać nie? jak no. to jest, bo to może też kwestia perspektywy danej siłowni no? czy coś. No, tak, okay. może tak. Okej. Okay. Mm, z czystym sumieniem poleciłam mu Marcina. Po ich półrocznej współpracy Tomek zaczął dodatkowe ćwiczenia indywidualne w mieszkaniu. <laughs> <laughs> że, się, że już nie. nasz finał, więc to pięknie brzmi. Zdziwiło mnie to, ponieważ przecież łatwiej im było na siłowni. To było moje mieszkanie, nie było jakieś wielkie. Miałam miejsce, ponieważ ćwiczyłam pilates w domu, ale nadal było to podejrzane. Ojej, a ja w ogóle to odebrałem, że ona już nam spoileruje w takim sensie, że ona już tak żartobliwie o tym mówi, co się wydarzyło, a to... Znaczy myślę, że zaraz do tego no, dojdziemy. Ojej, no, zaraz, miałam... nie było jakieś wielkie to jej mieszkanie, miałam miejsce, ponieważ ćwiczyłam pilates w domu, ale nadal było to podejrzane. Tomek poprosił, bym wychodziła na czas ich treningu. A Tomek... Po pół godziny od mojego wyjścia, moja intuicja podpowiedziała mi, że powinnam zawrócić i sprawdzić, co się tam dzieje. Chodzę do mieszkania po cichu. Nie widziałam ich w salonie. Chodzę do sypialni i serce mi dosłownie stanęło. Zobaczyłam mojego chłopaka i mojego trenera liżących się półnagich na, pół na moim łóżku. Myślałam, że się pożygam. Brrrr ich z domu i kazałam nigdy nie wracać. Zerwałam współpracę z trenerem, wyrzuciłam pościel, pościel i zdezynfekowałam materac. <śled> To ważne, że to podkreśliła, że ją tak to brzydziło, no. stary, że powinna w tym takim hazmat sucie, jak są no. na ten, co przy no nosili, wiesz... Tsz. Z taką dyszą ich tam odkażać. No. Stwierdziłam, że pierdolę trenerów i teraz zaczęłam współpracę ze wspaniałą kobietą. Otóż to. Dzięki której siłownie jest jeszcze przyjemniejsza. Zostałyśmy bliskimi koleżankami i co najśmieszniejsze, naszym pierwszym tematem było to, że zauważyła, że słucham z grzytu. <grytania> Więc dzięki wam znalazłam koleżankę i trenerkę, dziękuję za przeczytanie mojej historii, pozdrawiam was, podoba mi się koncept historii od widzów. Znaczy nie wiem, <śm> co mamy dodać do tego, nie? To... Znaczy nie, no ja to bardziej mam taką... Yy, Trzeba ja się, uważać. No, no. <coughs> <coughs> znaczy nie, bo mi się to wpisuje w taką... Wiesz, sztampową wręcz historię w stylu. Drogie brawo. Znaczy, drogie brawo to swoją drogą, ale też taką sztampową historię w stylu, że właśnie ktoś zaczyna ćwiczyć, z kimś tam jest trener czy trenerka, i się ta relacja zacieśnia, i nie wiadomo kiedy, ktoś później wraca do domu, dodatkowe zajęcia, jak się okazuje. No i nagle się robi dziwnie, nie? Że to przecież nawet, nie wiem, w GTA. Dobrze, nie w GTA nawet Piosy, <laughs> nawet tak było. Tak, tu... A ta, to, że to... Michael jest tym trenerem od jogi, Tak, co tam. Nie? I to... ta... Też było, że tak, ta, 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 no. tylko ćwiczenia. Jak no. zawsze mówisz, że, że ta baciata i ten, to mi się przypomina ten mem z Lewandowskim, że on tak spogląda z balkonu i co tak klaszcze? <głosy> <głosy> no, Gdzie to... jest Robert? Robertcik jest na dole, odpoczywa. <głosy> <głosy> to jest takie no, głupie, ale. te memy są. No ale dobra, więc ja jak sobie kminię te rzeczy, to ja na przykład bym zahaczył ten wątek o ogólnie taką kwestię też yy, bliskości, nie? I no. pewnych stereotypów, na przykład związanych z trenerami czy trenerkami. Bo, wiesz, jest coś takiego, że jak sobie przeglądasz jakiś, czy, czy masz nawet algorytm ten tiktokowy wokół kontentu yy, fitnessowego, to czasami tak jest, że ten trener, który masz się nie przejmować i typ jakąś laskę rozciąga, no, wiesz, tak, i to tak, tak, tak. wygląda dwuznacznie. Wiesz, a w, w ogóle, najmniej. że tak to ujmę, wszystkie mm, zawody zajmujące się usługami, yy, które wywołują kontakt fizyczny i pewną bliskość i dotyk. Bywają dla par trudne, jeżeli hmm. bo jest szansa, że trafisz na kogoś kto jest nieprofesjonalny. No to może być nawet nie wiem, masażysta w salonie fizjoterapii, hmm. Który ci, tak jak ja na tajskim masażu pani mnie zaczęła smyrać. No to, <śmiech> <śmiech> różnie się mogło skończyć tam, wiesz. Y, I no, czy to było nieprofesjonalne, no nie, ale to potem jesteś w stanie zrozumieć partnera, który ma obawy. Że jego dziewczyna chodzi nagle do jakiegoś bardzo przystojnego masażysty, który tam mięsień pośladkowy wielki musi jej rozluźnić, prawda? Mm. No bo jest takie, taki spięty odrobienia przysiadów na siłowni. No i tak, no. Widzisz faceta, jak tą oliwkę nakłada na ręce, masuje tam to Tylko, ciało. Tylko że to, to właśnie, ja czasami mam wrażenie, że to też takie stereotypowe, jakieś zahacza, stereotypowe. zahaczające, jakieś, nie wiem, filmy po zasadzie i wiesz. i czy... Bo ludzie, Ale ludzie się ogląd oglądają takich rzeczy, później się tego boją podświadomie no. po prostu, nie? I ale, ale to też dla mnie, w sensie zobacz, że na przykład, załóżmy, nie, że jakaś tam laska idzie sobie na siłownię, no ma tego trenera no i teraz faktycznie, jeżeli załóżmy, w relacji jej brakuje, nie wiem, partner może tam nie ćwiczy, bo jest skupiony na czymś innym, nie, no. może wielkie biznesy robi, na przykład nawet, nie, czy coś. I jej brakuje na przykład jakiegoś tego aspektu fizycznego, wie, że, że się tam podoba, wizualnie, czy coś tam, no i trafia na tą siłownię, na tego gościa, który się w zasadzie tylko tym zajmuje, czego jej brakuje, no. No to, że niektóre dziewczyny, no tam... No to. Oczywiście, ale... Tak jakby w drugą stronę też tego Tomka, co się dzieje. Oczywiście, że stronę. tak. Oczywiście, tylko tak. mówię, że, że pewnie na tej podstawie ci ludzie jakby w to wchodzą, no bo w sumie to nie wiem, co innego takiego może być. Nie wiem, no... no kurczę. No to jest tak jak z tańcem, że wiesz... <laughs> nie, no bo... Czasami się... Jezus. Co? No bo... A, ja sobie mój... A bo ty w inny aspekt uderzyłeś, tak? Nie, 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 Z tym tańcem fizycznej. Nie, nie, z tym tańcem to ja w ogóle właśnie. Teraz czytałem... Julia i tak, i, I to, no co tak. się tam odwala, i te wszystkie teorie, że wie, że ten tancerz powiedział, że jest wolny, Aha. mimo że był w związku, jak się okazało, w ogóle w związku był. Z Twoją tą tancerką, w sensie, z, natalią, tą, z którą ty tak. tańczyłeś. Ja w tak. ogóle to przeczytałem w artykule na chyba, nie wiem, pudelku czy gdzieś tam było, że to właśnie byłeś wymieniony, że z, właśnie z tą dziewczyną, z którą tam tańczył Gimper, nie? Tak. Ja tak mówię, okej, okay, czy już nie miałem wątpliwości, nie? I ten, no i że się z nią rozstał. I, i wiesz, Julia Żugaj, nagle rozstała się z Sheo, nie? A tańczą razem, no i te wszystkie montaże, właśnie, no bo jest ta bliskość, ten taniec, to ten. No i no, tam się mogą pojawić różne emocje, wiesz, jeszcze taniec z gwiazdami jest wyjątkowy, no bo spędzacie naprawdę bardzo wiele godzin na sali treningowej, to nie wiem, 6 godzin dziennie na przykład, dzień w dzień przez parę miesięcy i macie, wiesz, i tych fizyczny i rozmawiacie i poznajecie się dobrze i przechodzicie kryzysy psychiczne, no i ten trener jest takim oparciem i twoim guidem. I on ci tutaj mówi, słuchaj, nie łam się, będzie dobrze wszystko. Mówi, a pokłócisz się z partnerem, a potem idziesz na trening i on mówi, co się stało, słuchaj, Julka? Wiesz, hmm. nie, wiem, czy, nie wiem, czy tak było, ale jakby tego typu interakcje to jest normalna sprawa. Więc czy to jest jakieś miejsce, gdzie może pojawić się pewne uczucie? Tak, bo też jesteś w warunkach yy, bardzo obciążających dla twojego organizmu i bardzo stresowych. W związku z tym na przykład... Jeżeli masz akurat problemy w relacji, no to to może się dla twojego mózgu wydawać bardzo atrakcyjne. Jakby ten mm. trener, który tak cię tu prowadzi i jest taki czuły i cię tak prowadzi, i razem jesteście w tym programie i w ogóle. Natomiast tutaj przekuwając trochę banieczkę, no to z tego co wiem, Julia i, i Maciek, to powiedzieli, że oni się już jakiś czas temu rozstali, że to nie jest świeże. Więc podejrzewam, że to mogło już przed Tańcem z Gwiazdami mieć miejsce ich rozstanie, no, a teraz być może, chodzisz. być może tak, ale jeżeli ogłosili to w tym momencie, to wiesz, jak to jest. Jakby ludzie teraz to łączą i teraz idealnie to pasuje do wszystkich teorii A może to zrobili, ploty. żeby zwiększyć jej szansę na wygraną? Ale właśnie być może nie, albo ewentualnie plan się nie udał. Nie bo, udał się, bo ją bo tam na TikToku to bo, są montaże przeciwko. Beata Tadla, jak się rozstała z Jarkiem Kretem, jak tańczyli w Tańcu z Gwiazdami, no to ją to poniosło po kryształową kulę, że wygrała hmm. potem ten program. Tam ko koło półfinału było, że rozwód i w ogóle. Ona tam beczała w tym programie, filmy o tym nagrywali, dostała kryształową kulę. No nie, później. no to tutaj jest odwrotnie, bo cisną Julkę i są po stonie Maćka zasadniczo no ta, ludzie, że no. ustawili to w ten sposób, że Julka to karierowiczka. I na pewno zdradziła e... Tak, i tancerzem. że już na pewno z tancerzem, bo idealnie to pasuje oczywiście, do tego konceptu. Oczywiście, bo, bo właśnie związki są zawsze stereotypowe i historie ludzi są proste, prawda? No, Takie, jakie rysujemy. No każd każdy wie, no. no oczywiście, wygląda. że tak. Tak, ale żeby tak, to żeby tak dokończyć tę historię, to... A bo my w ogóle o nie nie nie, 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 nie nie bójcie się, zasadniczo wiadomo, że to, co gadamy sobie, to trochę tam śmieszkujemy, natomiast nie, to nie jest tak, że trener na siłowni to jest jakiś zboczeniec, e, który chce wam wyrwać laskę. <gry> Spokojnie, to nie o to chodzi. E, tak tam samo jest w Polsce. A może zapraszamy, możecie wpadać do nas. <laughs> Chociaż Gabryś, który prowadzi boks dla kobiet, jest bardzo przystojnym kawalerem. Mm. A jest wolny? Co? A jest wolny? A właśnie nie wiem teraz, mm. czy jest wolny. A to widzisz, jest bardzo istotna informacja w kontekście jest, tego, co mówiłeś. Jest, ale jest profesjonalny, <laughs> więc a, okay, na pewno jest. nie będzie was podrywał na zajęciach. Chyba, że będziecie sobie tego ewidentnie życzyć. No tak. E, może te, zresztą wiesz, czasami też się zdarza w drugą stronę, właśnie chciałem powiedzieć, że mm, to jest sposób podrywu trenera. Jak ja rozmawiam sobie czasami z różnymi trenerami, y, to mówię, że to jest normalka, że przychodzi jakaś dziewczyna do nich. I mówi, no abyś mi pokazał jakieś ćwiczenia fajne, a to może byśmy się porozciągali, a tutaj to. No a wiesz co, coś mnie tutaj w udzie ostatnio boli, chyba mam takie spięte. No ale na pewno. I ziomek mówi, że z kilometra widać, że w ogóle nie chodzi o treningi i o sylwetkę. A oceniłbyś moją sylwetkę? Tutaj bym stanęła, w a zrobimy pomiary. I ten, może, fotki porobimy ten, to metamorfozę sylwetki będziemy, i jedzie laska z tematem, i wiesz, ziomek tam próbuje być profesjonalny, i mówi: Oczywiście, nie ma problemu, możemy to zrobić, i tam pomiary zdejmuje. Ale wiesz, ona się tu wygina, coś tam ten, i widzi co się dzieje, nie? Więc i w tę stronę się No czy wiesz, no, jak są wolni, no to jest tylko kwestia twojego poczucia, w sensie, że jesteś tym ten tenem, czy to jest jakieś tam profesjonalne, żeby tak robić, tak. nie? Nie, no jak oboje są singlami, to fajna gra w gruncie no, no, rzeczy, to, no, nie? Między w... nie? No. Natomiast, no mówię, ktokolwiek jest tam zajęty i ten, no albo trochę oboje, lipa. no to, to wiadomo, lipa. no to nie o to chodzi. To nieładnie, Tak, to nieładnie. także no to też, powiedzmy, na swój sposób i tam specyficzna, specyficzna... No ja powiem... Tomek. Tak? No, nie no, je... co to w ogóle jest? Chodzi ten, na... laska mu poleca trenera i on sobie go przyprowadza do mieszkania. No ale to już było podejrzane w tym momencie, jakiś indywidualny trening w no. Nie, podejrzane było w momencie, jak powiedział, że ma wyjść pół godziny przed no treningiem. No nie, no to, 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 już, to już tak ewidentne. Z <laughs> czym i... problem, że, no właśnie. Nie, to już to, ale w ogóle ten cały koncept, że wiesz, jest gdzieś tam siłownia, masz ten aspekt takiej, no relacji, że masz te, te treningi, a potem nagle, tak wiesz, przenosisz ją, w Po co do domu to No właśnie, to takie, nasić. przecież tam, jakby, to bez sensu chyba, Bardzo że nagle ogólnie przechodzisz na jakieś indywidualne prowadzenie, wiesz, że ktoś przyjeżdża do domu czy ale takie częściowe te, no to... to... Ej, plus też głupie ze strony tego Tomka, że przecież milion podejrzeń. jak już chciał, no nie wiem, no w sensie, że po prostu nawet nie, facet nawet nie umiał zdradzić, wiesz, co chodzi, mm. że zrobił wszystko najbardziej podejrzanie, jak się da. Nie, no dziwne w sensie Dziwne, taka historia z cyklu z cyklu dziwnych. Natomiast ten natomiast no tak, no nieudolnie chyba, że już, nie wiem, może, może był przekonany Może, on chciał trochę, może trochę chciał, to chciał, może gdzieś podświadomiał takie, że wiesz, że, że ma wyje... no, i... tak, że jak wyjdzie to wyjdzie, wyjdzie no. jak nie no. wyjdzie to nie wyjdzie, a ewentualnie też być może w drugą stronę był tak pewny, że ona nie będzie podejrzewała, że on by na przykład miał jakieś takie zapędy. Że bezczelny po prostu Tak, byłasz, no. i że w związku z tym czuł Ta, się no to, bezpiecznie. Bo to, bo to było giga bezczelne. No. tak generalnie, że zrobił coś. Jeszcze w ich łóżku w ogóle. Yy. U, nie dziwię się, że zdezynfekowała wszystko. No, no, także taki o. Taki trudne się nie, wylosowało. No. no to tak, no to teraz już na pewno będzie uważać. No, tak. Będzie uważać na, na pewno, pewno. <laughs> bo trzeba uważać. <laughs> No, no, taki... Uparłem się, że będę to do każdej historii flatał, Ale... na razie pasuje. Na razie pasuje, no na znaczy razie tutaj pasuje. to na pewno. Tak. Dobra, na koniec zrobimy sobie coś trudniejszego. Mm, tak ja pierdzielu, już: 43 minuty mi to. No tym się zajęliście To gada, jest powalane, to jest niesamowite. To są, są tak gigantowe tematy. Naprawdę, ja, ja o tym gadałem, że my, jak sobie bierzemy te rzeczy, czy nawet w grzycie, jak gadamy, zahaczamy jakieś trochę takie inne tematy, to mi tak. Błyskawicznie. Sryk mam, nie? No. I, I momentalnie, bo jak się to... tych Bruxeli dos... i tych Wardęgów. To jest. <laughs> Podcast dwa, to my. <laughs> ja to tak, tak trzeba żyć. No. Dobra, uwaga, bo teraz troszkę ten. Troszkę jest inny temat, poważniejsza taka historia. Dobra. Ale myślę, że ważna i edukacyjna. Czy partner może dokonać. Zaczyna hmm. się mail, więc jest z grubej rury bardzo historia wydarzyła się kilka lat temu. Nie miałam wtedy jeszcze 18 lat, natomiast mój chłopak już tak. Wyjechaliśmy na wakacje na kilka dni nad morze. Wynajęliśmy apartament i byliśmy tam przez tydzień. Nasz związek był toksyczny, często się kłóciliśmy i kontrolowaliśmy na każdym kroku. Byliśmy ze sobą wtedy rok czasu. Ja już od pół roku nie miałam ochoty z nim współżyć, o czym on doskonale wiedział i na samym wyjeździe odmówiłam mu już dwa razy. Poszliśmy któregoś dnia do knajpki, zamówiliśmy jedzenie i wypiliśmy drinka. Gdy już mieliśmy wracać, zaproponowałam, żebyśmy kupili jeszcze jakiś alkohol. Już w mieszkaniu wypiliśmy po dwie setki, po czym mi zaczęło się robić niedobrze. Kołowało mi się w głowie, trochę się kołysałam i chciałem się położyć spać. On wręcz przeciwnie. W drodze z kanapy do łóżka zaczęło mnie odcinać. Przestałam widzieć, w nawiasie miałam czarno przed oczami. Prawie się, wywróciłam na mojego byłego, złapał mnie i zaniósł do łóżka. Wtedy poczułam, że zaczął zdejmować mi spodnie. Nie chciałam tego, próbowałam mu powiedzieć, ale jedyne co potrafiłam w tym stanie zamruczeć jedyne, jedyne co potrafiłam w tym stanie to zamruczeć oraz delikatnie się przekręcić w inną stronę. Czułam, że nie panuję nad swoim ciałem, ale miałam za to pełną świadomość. Przez cały czas miałam problemy ze wzrokiem, nic nie widziałam, ale pamiętam, że kilka łez poleciało mi po policzku. Od kilku lat żyję i zastanawiam się, czy to był gwałt, czy raczej, albo raczej, czy mogę nazwać się osobą Nie przeżyłam tego aż tak bardzo. A wiele gorsze emocje wywołało we mnie pytanie, które przeżyłam w wieku 13 lat. Nie był to również jakiś brutalny gw. Gwa... Myślę o kobietach, które zostały gwałcone na przystanku, będąc w pełni świadome, bite niekiedy bronią. To zdaję sobie sprawę, że był to po prostu niechciany Ale czy to właśnie nie jest definicja gwa... Przepraszam za małą ilość szczegółów. Gdybym opisała ze szczegółami, wiele osób z otoczenia mogłoby połączyć kropki, a nie chcę się takimi historiami dzielić z nimi. Hmm. No. Tak, inny klimat, nie? Inny klimat. Yy... No wiesz był to moim zdaniem. No tak, nie, to, to oczywiście, że tak. Ale bardziej, wiesz co, tak, to co ja tak wyłapałem, to, że ta dziewczyna ogólnie miała no, jakieś giga nieprzyjemne doświadczenia w wieku 13. nie? I ja czasami tak się zastanawiam, że wiesz, czy nie jest tak, że ludzie doświadczają jakichś takich przykrych rzeczy w młodym wieku i potem... Y, mają tak skrzywioną psychikę, że wchodząc w kolejne relacje są bardzo narażeni na to, że będą tego znowu doświadczać w takim czy innym wydaniu. To jest bardzo celne spostrzeżenie, bo jest dużo badań w temacie tego, że właśnie ofiary bo tu w młodym wieku y, później o wiele częściej padają ponownie ofiarami hmm. tego typu sytuacji niż osoby, które tego nie doświadczyły. Myślę, że na kilku aspektach. Jednym, jednym, jednym aspektem jest na pewno ich psychika, która w jakiś sposób została, wiesz, zraniona, poniszczona. I czasami nasze mózgi działają w taki patologiczny sposób, że podświadomie nas ciągnie do powielania tych traum, których już doświadczyliśmy. A druga kwestia jest też taka, że to często rozwala pewność siebie, poczucie własnej wartości, zmienia się Twoja mowa ciała. I myślę, że to może przyciągać, bądź dawać jakieś takie sygnały dla osób. Yy, no, właśnie w jakiś sposób przemocowych, które hmm. chciałyby nadużywać. Że ofiarę tego. Widzą. O, wi widzą. ofiarę, że wiesz, osoby tego typu, wiesz, są w stanie wypatrzyć po mowie ciała, po charakterze, po zachowaniu, kto jest potencjalnie dobrą ofiarą, którą można nadużyć, w taki sposób, że na przykład nikomu się nie poskarży, nie będzie, wiesz, hmm. robić sceny. A może w ogóle się. będzie w tym tkwić, nie? Że, tak. nie? że nie ucieknie na przykład, że tak. nie, nie wyrwie się z tej Tak, relacji. że tacy goście wypatrują sobie, hmm. wiesz, jak są nawet historie, wiesz, jakich cieli, którzy takich, wiesz, po się dopuszczali. Jakieś wywiady z nimi robią, to oni często mówią, że tak, że jakby jest na przykład jakaś grupa dziewczyn gdzieś na jakimś wiesz, wyjeździe, na studiach czy coś, oni wypatrują sobie najsłabsze jednostki i to najczęściej są osoby właśnie po takich przejściach w jakiś sposób połamane psychicznie, co jest bujnie smutne, tak, mm. tak generalnie. Natomiast tutaj no, dla mnie nie ma absolutnie wątpliwości, że jeżeli, już abstrahując, nie oceniając tego, że już dawno powinniście nie być ze sobą pewni, no, ale tam nie wiem. Ty nie miałeś nawet 18 lat, no to ciężko cię winić za brak dojrzałości. Ale tam w ogóle jest ten element, Relacje. że jak ty to czytałeś i tam było, że w ogóle to toksyczna relacja, że już nie chciałam z nim, wiesz, uprawiać że w ogóle, no czyli taki, wiesz, już jakby kolejne etapy, to mi się pojawiło pytanie, to dlaczego w ogóle z nim byłaś? I nagle usłyszałem tą opowieść, że doświadczyła czegoś przykrego, będąc tam w jeszcze młodszym wieku, mówię, i tak trochę jakby uzyskałem odpowiedź na to. To dużo nie? wyjaśnia. Tak, że tak. trochę uzyskałem nagle odpowiedź, dlaczego w tym tkwiła. Tak. Bo dla mnie, słysząc to, to bardzo takie, wiesz, nara, nie? W sensie... No tak, absolutnie, tylko no. właśnie jeżeli masz tego typu przejścia, które często właśnie niszczą twoje poczucie własnej wartości, to jest ci dużo trudniej wyjść no tak, z tego typu tak. relacji, to, to bo odpowiedź. podkopujesz się, łatwo jest cię zmanipulować, Mówisz sobie, a może nikogo innego nie znajdę. Wkręcasz sobie, że to jest to, na co zasługuje. Że, że no Tam w ogóle wiesz te też, relacje. jakiś syndrom sztokholmski się może zapalać. No bo z drugiej strony, jak nie masz tego pierwszego takiego odruchu przy tak hardkorowych sytuacjach, żeby wiesz, uciekać, no to zaczynasz tym tkwić. No tak. A potem właśnie też mogą się zupełnie jeszcze inne mechanizmy. Czyli tym punktem wejścia jest to, że zostałeś kiedyś skrzywdzony czy skrzywdzona. A potem jakby jeszcze dodatkowe mechanizmy się nakręcają, które cię w tym tak, zamykają. Nie? A często problemem też jest to, że to nie jest tak, że wchodzisz w relację i od razu jest źle, nie? Tylko to często przemocowi partnerzy bardzo małymi krokami mm. przesuwają granice i wiesz, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc się pogarsza i często jakby ofiary takich relacji mówią później, a na początku był taki kochany, miły, czarujący, nic nie zapowiadało. No i później się zdarzyło, raz, drugi, trzeci. I, I wiesz, no tutaj dobrze, że jak rozumiem, że no, że już z nim nie jest, że to jest historia jakby za tą mhm. dziewczyną. Y, ale tak, no w ogóle już abstrahując od kwestii podania alkoholu, on wiedział, że, że jakby ona sobie nie życzy, zrobił to, jakby wykorzystał stan jej nietrzeźwości i to jakby absolutnie no. Ale nie, bo no, to, strędne. wiesz co, bo to jest ciekawe, że czasami, bo, bo ja też trochę tak odbierałem tą rozkminę tej dziewczyny na zasadzie, że jakby jakimś, jakąś formą usprawiedliwienia miało być to, że oni byli w związku. A, czyli wiesz, to, to nie jest tak, że jak jesteś w związku, to nagle ktoś jest twoją własnością i możesz go używać jak rzeczy, nie? No, wiesz o co mi chodzi, Pojawia że... się, nie mówię tego, bo tak uważam, tylko rzucam pod, yy, właśnie żebyśmy skontrowali, że pojawia się takie zdanie czasami, jak też różne dyskusje w internecie, że kobiety obowiązkiem jest współżyć z mężem. Mm. No bo Wazen ma potrzeby, więc no, twoim obowiązkiem jest go zaspokajać i uprawiać w ogóle. I są relacje, w których ludzie tak funkcjonują. No. Zresztą zdarza się i w drugą stronę, że partnerki, wiesz, wywierają presję na, na partnerach. Jak to ci w sensie, jakby, wiesz, jak to ci nie staje, jak to ci się nie podoba, mm. że Wader ma być zawsze gotowy na. Chociaż myślę, że częściej, jakby w drugą stronę, te, te pretensje i presja się. Pojawia, no to teraz na przykład, nie? Że ludzie w ten jest, sposób. Jest, no to na, na tych właśnie profilach, też na, na Twitterze, gdzie teraz ludzie wysyłają jakoś, jakieś anonimowe historie, to też są tam jakieś takie wątki, że właśnie jedna osoba ma taką potrzebę, że niemalże codziennie chce uprawiać I tam akurat było odnośnie faceta, tak? To miał taką potrzebę i kobiety, która tam powiedziała, że. Czasami się na to zgadza, mimo że w ogóle nie ma ochoty, mhm. ale nie chcę, żeby, wiesz, jakaś spina była, no i też, że chcę, żeby, wiesz, jakby relacja się utrzymała też mhm. i że robi to w zasadzie wbrew sobie i potem w sumie trochę się z tym źle czuje. I dla mnie to też jest w tym sensie, że, mm, że, no, ogólnie, jest najfajniejszy, jak obie osoby tego chcą, nie? Mhm. I i czuję, że ta partnerka no też tego chce, nie? Jest zaangażowana w cały ten proces, a nie na zasadzie takiej, że traktujesz ją jak jakąś dmuchaną lalkę, żeby, no. wiesz, się spuścić i jalo, no, no. no to jest pop***ne i że ktoś może z tego jakąś satysfakcję czerpać i być do tego stopnia egoistycznym, żeby to w ogóle olać. Czy myślę, na że zasadzie... nie czerpie tej satysfakcji? Jasna. Myślę, że nie czerpie ta osoba takiej satysfakcji, ale obwinia partnerkę, że to jest jej wina. Hmm. Czy, czy da się takie, wiesz, zdania? To a, to się a, nada się czy też jest nadal no, egoistyczny? Nie, egoistyczny, no, 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 oczywiście, no, tak. że tak. No. Oczywiście, że tak, że no nie no to, to są trudne sytuacje, szczególnie na no właśnie jak właśnie kompatybilność na yy, poziomie potrzeb. No mi się zdarzyło być w takiej sytuacji yy, w jednej relacji, że miałem dużo większe potrzeby niż moja partnerka i też stajesz w pewnym momencie przed dylematem, że chcesz jej mówić o swoich potrzebach, ale z drugiej strony wiesz, że to w niej może wywoływać presję, a ta presja będzie jeszcze bardziej na przykład obniżać ochotę na, na zacznie Patrzeć na to, jak przymus, jak obowiązek, jak źródło nieszczęścia mhm. w waszej relacji. I to jeszcze bardziej ci pogłębia. Czyli im bardziej ciśniesz temat, tym bardziej jakby pogłębia się problem, bo na niej jest presja, mhm. więc jej się jeszcze mniej chce. Ale znowu, jak dusisz to w sobie i o tym nie mówisz, to ciebie szlak trafia. I to jest taki mocno do przepracowania temat, który na terapii mhm. trzeba sobie, wiesz, rozbijać. No i jakby u mnie na przykład było tak, że. Yy, no mi się udało jakby poradzić z tym tematem taki sposób, że po prostu partnerka dostała jakby, wiesz, przestrzeń, oddech, że tak powiem, i, i jakby długo nad tym pracowaliśmy, no i potem było tak, że było spoko. Mhm. Rzeczywiście, że to gdzieś się udało wyrównać, ale tak ogólnie dla pary to jest mega trudna sprawa, kiedy masz, wiesz, tego typu sytuację i trzeba umieć przez to przejść i myślę, że dużo par może sobie z tym nie radzić, nie? Nie, Natomiast... w ogóle tym bardziej, że mało ludzi ma taką otwartość, tak mi się przynajmniej wydaje, otwartość do gadania o takich rzeczach. Nie? Tak samo jakiś jakichś w ogóle tam innych potrzebach, że że z jednej strony tak się trochę gada i to się wydaje abstrakcyjne, że taki temat tabu, ale trochę jest mimo wszystko, moim zdaniem. Szczególnie w takim kontekście, kiedy yy, właśnie są jakieś problemy. Nie? No. Że nie w takim, że wiesz, jest super kolorowo, wszyscy są mega otwarci i tylko wiesz, kto się prześcigacie się, kto co tam wymyśli, no. tylko na takiej zasadzie, że właśnie pojawia się jakiś problem, nie? Ktoś tak. stawia granicę albo ty czujesz, że coś jest nie tak i wtedy już nie jest tak łatwo. No, i Trzeba, wtedy znaczy, jest trzeba o tym rozmawiać, że no. na ja na przykład dużo rozmawiam, i jakby komunikuje się w trakcie i komunikuje się przed i komu komunikuje się po. I często się zderzałem z takim zdziwieniem z drugiej strony, jakby z dziewczyną z, z którą byłem, że ona mówi wow, ale to nietypowe, że gadasz podczas tego, jak to robimy. Ja mówię, nie no, normalnie. Nie, że czuję na przykład jakiś sygnał z ciała, dopiero się poznajemy i tam idziemy pierwszy, drugi raz. Do łóżka tu mówię, ej, takie spoko. Albo mówi tam, wiesz, a przestań. Ja mówię, dobra, ale to jest takie przestań. Że przestań, przestań? Czy to jest takie przestań? Posiłuj się ze mną, a tak naprawdę to chcę mocniej, Że mówię, nie znam cię, chcę zrozumieć. Wiesz? I on mówi, wow, ale to było fajne, jak zapytałeś. Ja no, no, chyba normalka. Myślałem, że tą tabelkę z Excela i dałeś o coś skandalicznego. Nie, no od to jest arkusz, nie? O co chodzi? No i wiesz, potem po z Ja uwielbiam na przykład gadać, nie? Że sobie przekminiać, Jak się poznajesz szczególnie na początku, no to mówisz, y, lubię pytać, w zasadzie słuchaj, no, bo tam wiesz, ty zrobiłaś tak, tak i tak, i chciałem zrozumieć. Czy to było dlatego, że spoko, czy dlatego, że nie nie, albo jakby w drugą stronę, też mhm. jakby feedback zawsze zgarniam. I to jest. do Bo dzięki temu na przestrzeni, nie wiem, dwa-trzy razy idziecie do łóżka i zajebiście już jesteście zgrani, kumacie. Wiesz, tak, co, o ile kto jest lubi, fajna co otwartość, chodzi. i taka strefa, że ludzie szczerze gadają, nie? Czyli tak, na ale też... często się spotykałem z tym, że to jest nowość. Mhm. Tak jakby dla dziewczyn, że były takie: wow, to tak się da. Ja mówię, nie no, chyba normalne, nie? Ja mhm. one mówią. Nie wiem, że w ogóle nie. Że, że Być może nie. też nie jest takie normalne, przy, że właśnie na początkowym etapie, nie? Że, że może później jak ludzie, tak, nie wiem, może jakąś taką większą otwartość łapią czy coś, to bardziej się komunikują. Być może nie mówię hmm? wszyscy, bo może to nie jest jakimś standardem, pewnie nie, jak się dowiemy z komentarzy. Natomiast. No właśnie dajcie znać, czy gadacie w trakcie, czy gadacie hmm. po, czy gadacie przed. Jak to bo ja, wygląda? Tak, no to wiesz, bo tam dużo tych tematów. Ja, ja w ogóle naprawdę, ja jakoś tych rzeczy tak super nie przekminiałem, ale jak zacząłem czytać te profile Twitterze, to dopiero zobaczyłem, ile tam jest aspektów, jakie ludzie analizują. Tak, jakieś takich rzeczy, że też na przykład kwestia. Yy, właśnie, że nie tylko kwestia co jest, czy w trakcie stosunku, ale też po, że ten aftercare cały. Aftercare jest mega Tak, raczej, że no. też tam jedni mają ten, że na przykład to jesteś jakoś uwarunkowany na przykład hormonalnie, co się dzieje u mężczyzn wtedy, a co u kobiet tak, i tak dalej. Tak, bo co ta się prolaktyna wydziela, więc od razu jesteś taki, że do spanka, do miziania. Ja na przykład zawsze chcesz rać. Że najlepiej to bym jakąś dużą pizzę zamówił i tę czekotupkę albo jakąś Kinder mleczną kanapkę. Spadek kaloryczny trzeba nadal mieć. Tak, oksytocynać się okay. wydziela ten. A y, kobiety chyba mają tak, że właśnie częściej chcą rozmawiać, mm. że ten spędzać tak czas, że tak. No to to by się wpasowywało to, że jak ty masz też taki nawyk rozmowy, no to one nagle mają, o wow, nie? Fajnie, że, nie? Że Fajnie, też... chociaż czasami jest ciężko, bo czasami przez prolaktynę po prostu chcesz się narzeć i iść spać. <laughs> <laughs> to bardzo ten... Ale, ale drogie panie, nie złoście się, to jest kwestia hormonalna u tak. facetów i... No ale jest... wiesz, zawsze można na drugi dzień pogadać. Można, na przykład. ale to już nie to samo. To no wiadomo, tak jak, ale mówię, że tak... Jak se leżysz tam po tym, tam wiesz, gładzisz tłup, przeczesujesz włosy, tak się wiesz, gapicie na siebie i tak... Ale w ramach kompromisu można też na przykład sobie później pogadać. Tak. Natomiast tak nawracając do tej historii jeszcze, bo tak ogólnie planowaliśmy, żeby te odcinki tak plus minus koło godzinki, tak, godzinka koło godzinie, z tak. godzinę pięć, godzinę dziesięć. To nawracając do tej historii, to też moim zdaniem to pokazuje, dlaczego warto, jak tak gadamy o tych tam rzeczach, że, że rozmawiamy z, z psychologiem, tak, o, o terapiach różnych i ten, i to czasami niektórzy tak mówią, o a teraz to wszyscy na terapię by poszli, albo takie trochę jest, że, że tak dużo się o tym mówi, że trochę to się staje takie trywializowane, że na mhm. zasadzie, a tam moda teraz na terapię, nie? Jak tam na gluten była, to teraz Ta, na teraz, terapię teraz na terapię wszyscy, ale... to jest dobra moda. Ale ja uważam, że właśnie przeróżne historie i, i, i rzeczy, które... Się dzieją w naszym życiu i które mają potem ogromny impact na życie. Nawet nie mówię o tak hardkorowych jak tutaj, nie? Tak. że tam że, że ta dziewczyna coś tam doświadczyła W tak? wieku, tam nie wiem, 13 lat, ehm, ale też jakieś przeróżne to może być nawet jakiś niedomknięty temat, po nie wiem, śmierci bliskiej osoby, tak? tak. I, i po, że nie wiem, tam w młodym wieku jakiś nie wiem, rodzic zmarł na przykład. Albo, nie wiem, cokolwiek dziadek, tak, i z którym ktoś miał bardzo taką mocną relację, cokolwiek. I potem to mega, mega wpływa na to, jakie decyzje podejmujemy w życiu, że to definiuje Twoją postać w tej gierce zwanym życiem. Mm. I że dlatego, jeżeli ktoś potem się zastanawia, na przykład, no dlaczego coś nie idzie tak w życiu, jakby chciał, albo dlaczego jednak ta fabuła się tak nie toczy, jak u innych, to że no to bardzo często jest przez te nieprzepracowane rzeczy, które w taki czy inny sposób wpływają na to, co się dzieje. Czyli na przykład jak u tej dziewczyny, ja uważam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że. Te tak, doświadczenia historia, z młodości tak. wpłynęły na to, w jaki związek weszła, dlaczego w nim była i w finale, do czego to doprowadziło. I teraz, broń Boże, ja jej tu nie obwiniam, bo to, co zrobił ten gość, jest wspomniane, tylko mówię o tym, że zawsze będą źli ludzie na świecie, Którzy będą próbowali wykorzystać jakąś sytuację i że właśnie dlatego warto pracować nad takimi rzeczami, żeby no, no ograniczyć te szanse, żeby no nie spotkało nas coś złego, nie? Nie, no zdecydowanie, no. tak jak mówisz, to jakby tu. Nie, 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 broń Boże, nie chodzi o obwinianie. Nie, nie. Tylko bo ja w drugą kutę... stronę, że jak ja też jakby usłyszałem ten fakt, to mówię: OK, nie jestem w stanie jej winić za to zachowanie, mhm. bo już kumam, z czego ono wynika. Tak. W ogóle też, jak wysyłacie nam historię, to właśnie możecie dodawać tego typu szczegóły. O ile nie czujecie, że one za dużo zdradzają, bo one bardzo pomagają później w takim wyciąganiu, myślę, głębszych trochę wniosków. Hmm. Może z historii z trenerem ciężko było wyciągnąć głębsze wnioski, tak? A tutaj to jest taki temat, nad którym można jakby dużo podyskutować i od razu trochę jak na dłoni przyczynę problemu dostaliśmy, hmm. nie? Bo prawdopodobnie symptomów tego, że facet jest przemocowcem i narusza jej granice. Było wcześniej o wiele, o wiele więcej, strzelam, nie wiem, ale jakby to, że ona nie potrafiła się postawić, mogło wynikać z tego, jak jej to psychikę zmieliło, co się mm. wydarzyło wcześniej. I dobrze, że powiedziałeś o syndromie sztokholmskim, bo myślę, że to często dla ofiar przemocy i tego typu traum jest bardzo charakterystyczne, że umniejszają wagę tego, co ich spotkało. I to jest klasyk. Że ona tego, też to zrobiła. Ona też to też. Wiem, no właśnie, wiem, dlatego no ty mówisz, ona też zrobiłam, to zrobiła. No. Że wiesz. No, może i ktoś tam ten coś takiego zrobił, ale w sumie sobie z tym poradziłam, mhm. a myślę, że to nic takiego. No nie nazwałabym tego gwa***, tylko może jakimś niechcianym dotykiem. I w ogóle te wątpliwości wokół tego, a może Że było? trywializujesz a, to, spychasz to, bo nie chcesz... Wiesz, to jest takie ludzkie, że nie chcesz o sobie powiedzieć, ej, jestem ofiarą tu. nie? Bo czujesz, że to cię trochę, nie wiem, naznacza, definiuje. No i musisz się z tym zmierzyć. Musisz się z tym mhm. zmierzyć, to jest bardzo trudne, żeby sobie to powiedzieć. I w związku z tym mamy taką tendencję, żeby właśnie nazywać to jakoś inaczej. Boimy się tego powiedzieć ludziom. Ona też tutaj napisała, że jest jej wstyd, że bliscy nie wiedzą, że, że to jest dla nich trudne, dlatego anonimowo zdecydowała się zwierzyć. Ale ja tu no bardzo, 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 bardzo zachęcę do terapii albo poznawczej, albo behawioralnej żeby wkopać się w to, bo to jest trudny temat, który myślę, że na bardzo głębokim poziomie może wpływać na Twoje życie i możesz nie, zdawa nie mieć świadomości, jak bardzo nawet hmm. to, to Cię mogło zmienić bądź ukształtować. Bo tego typu doświadczenia mają to do siebie. Tak, nie? bo... To w sensie... I tak bym radził tak z troską bardzo, nie? Mm. Broń Boże, z obwinianiem, bardziej z troską. Tak, bo ja, ja mam po sobie nawet świadomość, jak dużo lżejsze sprawy, w ogóle nie tego kalibru, potrafią ci całe życie ustawić, albo pewne kropki... Schematy błąd, tak, I schematy ustawić, a co dopiero, jak sobie pomyślę o tak hardkorowych rzeczach, nie? Tak. To co dopiero w takiej skali. Więc dlatego, jak trochę mogę to sobie tak... Przyrównać delikatnie, jeżeli chodzi o wpływ różnych rzeczy i potem pracy nad tym, jak to zmieniasz jak to zmienia Twoje życie, i potem te wszystkie klocki, które się dalej dzieją. No to dlatego, tym bardziej właśnie dla, dla Twojego dobra, dla tego, żeby Twoje życie się toczyło tak, jak chcesz, żebyś była szczęśliwa i, i bo tego nie wiem, jak jest teraz, ale może znalazła właśnie odpowiednią osobę na jakimś etapie życia. No, to uważam, że no jest to bardzo istotny element, żeby to przepracować. No. Tak. Jak, y, kiedyś na Zgrzycie wspominałem o tej książce The Body Keeps the Score, y, i tam właśnie jak rozmawialiśmy o tym, jak tego typu wydarzenia kształtują historię. Tam był opisany przypadek kliniczny takiej y, kobiety, która generalnie żyła. W, ona była jakby z, z dobrej rodziny, że tak powiem w cudzysłowie, bez takich większych problemów i patologii. Całkiem szczęśliwie wyszła za mąż, miała dziecko i. Później została zrzucona. Nie pamiętam już dokładnie okolicznościach, ale z tego, jakby co pamiętam z opisu książki, to było to dosyć brutalne, takie i nagłe zdarzenie i traumatyczne. Mocno dla niej. I to na przestrzeni tam chyba roku, dwóch doprowadziło do rozpadu jej małżeństwa, że, że, że gdzieś tam się rozpadła z tym facetem. Kompletnie połamana psychicznie, i następni partnerzy, na których trafiała życiowo, wszyscy wpisywali się w hmm. profil, jakby. Przemocowca, kata, gwałciarka, i później, później jakby weszła chyba w kilka relacji z rzędu, totalnie ją traumatyzujących i skupiających się wokół tego, i ona nie potrafiła z tego wyjść, i ona nie kumała, co się dzieje, że hmm. zaczęli jej się inni mężczyźni po prostu podobać, zaczęło ją ciągnąć do innych facetów, zaczęła się zakochiwać. W innych facetach, tak, bo często my, jakby to nie idzie z logiki, z głowy, że my pragmatycznie wybieramy sobie, wiesz, w kim się zakochujemy, tylko to są jakieś procesy głęboko w naszym ciele, mm -hmm. które powodują, że do kogoś coś czujemy i tam właśnie duże badania nad tym przeprowadzono w kontekście tego, jak trauma definiuje w ogóle partnerów życiowych, których sobie wybieramy i zawsze była taka sama historia, że ona mówi nie no w ogóle nic nie wskazywało, że ten facet taki jest <y> i potem jakoś i kto ktoś kto zewnątrz spojrzy powiedział nie no od początku było widać ona kompletnie tego nie widziała, wiesz co chodzi i to, hmm. w ogóle mega polecam tą książkę na, na polski ona jest przetłumaczona jako strach ucieleśniony ona jest dosyć droga, ale naprawdę bardzo, 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 bardzo warto w kontekście w ogóle tego jak traumy wpływają na nasze ciało, na to co się z nami dzieje to jest książka, która mi przez właśnie jakby bardzo dobrą psychoterapeutkę została polecona i jest uważam, rewelacyjna w kontekście zrozumienia tego, co się z nami dzieje. Właśnie jak emocje, traumy tego typu rzeczy, które są takie, niby. Nam się wydaje, że te emocje to jest taki abstrakcyjny koncept w naszym mózgu. Mówimy, że to siedzi w głowie. No dużo absolutnie nie, jakby to wszystko potem siedzi w naszym hmm. ciele, steruje naszym zachowaniem, naszą mową ciała, wpływa na niesamowicie wiele aspektów naszego życia, i ta książka fajnie to uświadamia. Więc ja bardzo, bardzo polecę, jeżeli tak, tak mogę i jakoś takim, zakończyć czymś. Tak, wiesz. i takim pozytywnym akcentem też, jako ile można tutaj, żeby coś nawiązać, to to, że też mam wrażenie, że niektóre osoby w takiej sytuacji mogą mieć wrażenie, że to trochę taka pułapka bez wyjścia, że już tacy im się podobają mężczyźni na przykład, nie? Czy, czy, czy kobiety, że zawsze będą takie problemy, że tak wyglądają relacje, że ja jestem na to skazana, tak. No właśnie nie, no to tutaj tak. wychodzimy z takim przekazem, że można to zmienić, że to są rzeczy do ogarnięcia, do przepracowania. I... Oczywiście to jest kawał ciężkiej pracy. Od jasne, wiadomo, to, 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 oczywiście. Tak, ale że można, że tak. to nie jest tak, że już tak twoje życie musi wyglądać, bo jedna sytuacja to zdefiniowała po prostu. No, mhm. więc y, z takim przesłaniem też zostawiamy i też trochę świadomie ja pozwoliłem sobie taką historię wybrać, tutaj troszkę cięższą, bo zależałoby mi, żeby oprócz tego, żeby tu było czasami tak plociuszkowo i śmiesznie, jak sobie gadamy o różnych, mniej bardziej głupkowatych sytuacjach, może. No to też myślę, że kwestia taka edukacyjna tutaj w tematach, nie wiem, gdzieś jakby związków, traum, tego typu rzeczy, no, to nie jest tak, że jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, ale jesteśmy, mamy zasięgi, możemy polecić być może jakieś metody rozwiązania, osoby, publikacje, które no, naszym zdaniem są wartościowe i fajnie mogą wpłynąć gdzieś tam na wasze życie. Więc z, z miłą chęcią to będziemy tutaj robić. Nie? Ta, Żeby no, coś takiego Jak najlepszej wierze, no najlepiej jak potrafimy. No, w każdym tak. razie. A jak coś chlapnąłem głupiego, to nie róbcie mi dramy, tylko napiszcie w komentarzu i przepraszam. <noise> no cóż, dobra, to chyba tyle, nie? Jak na pierwszy odcinek. Chyba tyle. Co, tak. trzeba uważać, czy nie trzeba uważać? No trzeba, no. Trzeba uważać. No. Trzeba, trzeba, no. Trzeba uważać. I myślę, Wys że też i kolejne odcinki, kolejne historie będą to udowadniały. Myślę, no. <laughs> że tak. Chyba no. tak. Y wysyłajcie historię na zgrzyt.historię.gmail.com, dawajcie znać, jak wam się podoba. Nie wprowadzimy tych zmian jeszcze w kolejnym odcinku, bo nagramy go zanim opublikujemy ten. Tak. Y więc musicie nam wybaczyć, ale już od y kolejnych materiałów będziemy w stanie wasze potencjalne uwagi wdrożyć. Albo nie, jak stwierdzimy, że jesteśmy mądrzejsi od Was. Tyle. Dziękujemy Dzięki. za uwagę i na razie. Na razie, hej.